Chcę stanowczo tutaj powiedzieć, że projekt jest całkowicie zgodny z konstytucją, nie narusza w żadnym momencie niezawisłości sędziowskiej, nie daje Sejmowi prawa odwoływania sędziów z własnej inicjatywy. Gdyby to miał robić, prawo odwoływania ma Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego i dopiero jeśli z takim wnioskiem wystąpi do Sejmu, to dopiero Sejm może na wniosek Trybunału takiego sędziego złożyć. Proszę nie kłamać. I tutaj oczywiście również rozdział 10 został zlikwidowany, dlatego że nie może marszałek Sejmu z własnej inicjatywy i wymyślać powodów, dla których można prezydenta odwoływać. I tutaj pan, który tu był, tak oczywiście kłamiecie jak zwykle, więc szkoda w ogóle gadać. Co do zasady mówię, nie ma, nic się nie boimy, i tak wygramy 3 kolejne wybory. To się nie martwcie, chodzi nam o czystość konstytucyjną. Jeśli konstytucja nie reguluje powodów odwoływania prezydenta, marszałek Sejmu nie ma prawa powodów wymyślać. Kłamczuchy jedne. Dziękuję bardzo.